Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, troszeczkę się martwię, mianowicie... O, to jest interesujące. Teraz możemy też kraść. Pokaż mi. I widzę, że sporo expa jest za to. Jest rzecz, która mnie interesuje, mianowicie... Muszę iść. Jak? Ruszamy do Górniczej Doliny, tak jak już mówiłam chyba. A będzie jeszcze gorzej. Jak mówiłam w poprzednim odcinku, do przełęczy, mamy do przełęczy pod ósemką. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Pod dziewiątką? Pod siódemką? Co jest? Mogę zajmować się wszystkim. Jednak nie. Troszeczkę się boję. Jest jeden myk, który mam zamiar zrobić i mam nadzieję, że on zadziała. Mianowicie jestem bardzo ciekawa lepszej broni. Bo mamy punktów nauki 14. Moglibyśmy to wydać w siłę na przykład. W ogóle jak ja mam... Dobra, mam 55%. Przydałoby się też dać piątkę w broń dwuręczną, bo wtedy będziemy mieli jeszcze lepszy styl machania bronią. I szczerze mówiąc, to tak sobie teraz myślę, że wypadałoby może po prostu do majątku ziemskiego jeszcze zawitać, zanim wyruszymy i nauczyć się korda plus 5. Hej, ty! Bo to jest bardzo dobry aktualnie wybór. Broń dwuręczna plus 5. Znowu jest ten dziwny próg punktowy, ale my już mamy teraz chyba mistrza w broni. Tak jest. Dobrze, to cudownie. Trzymam jeszcze 5 punktów, na pewno na naukę wyciągania łusek ze smoka, bo to będzie rzecz, która nam się przyda. Jeszcze tak, będę chciała zagadać do Beneta. Nie wiem, czy to teraz mi coś da, czy nie, ale może się czegoś dowiemy o lepszej zbroi. Dość prosta kradzież. Nie wiem, czy mogę dość proste wykonywać, więc zrobimy najpierw save'a. Jeszcze takie parę właśnie takich rzeczy organizacyjnych dzisiaj, zanim wyruszymy. Spróbujmy okraść Beneta. Złodziej, czekaj, no! Dobra, nie mogę dość prostej wykonywać. Dobrze, że zrobiłam zapis. Być może dopiero jak się odpali czwarty rozdział, to będziemy mogli pogadać o zbroi, ale zobaczymy. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Okej, z tobą mogę tylko handlować i ty nie masz kompletnie nic. Dobrze, ale przynajmniej się nauczyliśmy u Korda walki bronią. I to jest rzecz, która się na pewno przyda. Na manę coś potrzeba mi. Ognista pokrzywa może być. Do przełęczy. No i zobaczymy. Jest też jedna rzecz, którą chciałabym ewentualnie sprawdzić, chociaż nie wiem jak to wyjdzie. Mianowicie, jestem ciekawa, czy jak rozpocznie się czwarty rozdział, to będziemy mieli możliwość pod tytułem... Czy będziemy mieli możliwość pod tytułem cofnąć się i na przykład u handlarzy pojawią się nowe bronie. I ogólnie możemy przyjść też po, wiecie, tak jakby darmowego expa. Wiecie co, ja chcę spróbować zawalczyć sobie tutaj z orkami, bo tak naprawdę w czwartym rozdziale to już powinniśmy orków siekać, tak w teorii. Ale w praktyce to ja się troszeczkę obawiam, że to nie będzie takie proste. Co prawda tutaj strzeżenia jakiegoś dużego nie ma przy tym przejściu, bo o co chodzi, no? Tutaj też możemy tędy przejść do Górniczej Doliny. Myślę, że to nie byłoby głupie. Widzę, że niestety wy atakujecie mnie w grupie. To jest troszeczkę gorszy przypadek. Dobra, nie robicie mi większej krzywdy raczej. Dobra, tylko ja się muszę nauczyć bronić. Nie, no dobra. Okej. Okay. Srebrny pierścień, to będzie na sprzedaż. Ciężki orkowy topór. Nie, to akurat dobrze. Jedyne co, to elita mnie martwi. Tak najbardziej. Bo wiecie o co chodzi, tam na górze już chyba nie ma żadnych zrespionych przeciwników. A tutaj i tak przydałoby się tędy przejść, bo tędy jest bliżej do tej sakiewki Diego, którą mamy znaleźć. Dzień dobry, tam już jest większa, widzę, impreza. Thank you.
Dobra, bo ja muszę się nauczyć walczyć z tymi orkami. Bo tak jeszcze, wiecie, tak jeszcze w 100% to ja nie potrafię ich wyczuć. Chodź tu. Halo, dzień dobry. Dobra, jakby tutaj z wami się bić? Dobra, najpierw to może jednak ciebie. Aj. Masakra, powiem wam. No z taką dużą grupą to raczej sobie nie poradzę. Musiałabym nagle same kryty wbijać. Dobra. Ale to miało dobre podejście w miarę. Wiecie, ja się tak będę teraz przebijać i robić głupotę. Ale szczerze mówiąc, to jest dosyć istotna sprawa. Ważne, żeby oni tak maksymalnie dwójkami do mnie przychodzili. Może bez tego maga. Bo on mnie dosyć solidnie bije. Dobra, moment. No. Dobra, zrobimy mi cross-save'a w tym miejscu. Dobra, bo tamten we mnie teraz też będzie ciskał. Niby mamy dobrą ochronę na ogień, ale nie widzę tego. Dobra, no, nie powiem. Nie było to dosyć przyjemne doświadczenie, ale jakbyśmy zdobyli lepszą zbroję, to myślę, że byłoby dosyć przyjemnie nawet. O, no, nie powiem. W 100% to ja może zadowolona... Niczego tu nie znajdę. Nie jestem. Nic tu nie ma. Ale nawet w miarę nam poszło. Gorzej, jeżeli na jakąś elitę natrafię, bo ona już jest bardziej wymagająca. A trzeba przyznać, że jak się nauczyłam teraz lepszej broni tutaj, to już jest lepiej. Oh my godness! Więcej tego shitu tu nie może być? Biegnie dwóch czy trzech? Nie widzę. Dobra, dwóch to może być. Tylko... Dobra, bo ja bym chciała uderzyć kogokolwiek. Masakra, powiem wam. Niestety, ale jest rzecz pewna, którą zauważyłam, mianowicie albo bijemy jednego. Nie ma czego tu nie mać. I dajemy się temu drugiemu oklepywać, albo nie bijemy wcale. Dobra. Sporo mikstur zużyjemy. Przydałoby się narobić w takim razie tych mikstur teraz dużo do leczenia. Najgorsze jest to, że przy stole alchemicznym się robi pojedyncze sztuki. To jest chyba taka najgorsza rzecz. Dobra, tutaj już chyba ich nie zostało wcale aż tak dużo. Tu jest jeden. Że oni patrolują. Wybaczcie, jeżeli ja tak, wiecie, nie mówię zbyt wiele, ale po prostu się skupiam. O, hej. Dobra. Okej, znowu jest trzech, to musimy zrobić odwrót.
Kurde, no. Czemu oni nagle są tacy szybcy? To jest niemożliwe. O mój Boże. Już się mogę wczytywać. Za dużo ich. Ja nie mogę tak z trzema się bić, bo to się niedobrze kończy. Maksymalnie jestem w stanie wziąć dwóch na klatę. Dobra, najlepszy sposób to jest jednak chyba ten. Okej, dobra. Kurde, znowu to samo. No niedobrze, naprawdę. Nic nie widzę, to jest też najgorsze. Dobra, spróbujmy zrobić jeszcze raz tak. Szczerze, to lepiej sobie radzi prawo-lewo. Dobra. Chyba mam technikę. Kurde, wyrzynam tych orków. Ale wiecie, co mi się wydaje? Że ich jest tutaj... Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Ich jest tutaj mniej w Gothiku 2 Noc Kruka. Nie przypominam sobie, żeby tutaj było tyle możliwości do wycinania. Nic tu nie ma. Ani trochę sobie nie przypominam. Bardzo dużo ich tutaj. Chyba, że część już przyszła z tej dalszej strony. A najgorsze jest to, jak tutaj jest ork elita i się będę męczyć. Niczego tu nie znajdę. Ale potem przynajmniej będę miała co sprzedawać. A jak wiecie, pieniędzy też potrzebujemy. Już nie ma tutaj towarzystwa? Nie ma. Gorzej, że przyszła ochrona szamana. No, poważnie. Jezu, ale młyn, jeszcze gorzej jest. Jeszcze gorzej niż było. Ja pierdolę, jakie to jest głupie. Nie lubię takich rzeczy, bo najgorsze jest to, że teraz już tutaj została, wiecie, taka największa śmietanka. Akwamaryn tutaj leży. Cudownie, co mi po tym? Może by jakimś czarem tam pierdyknąć, ale ja nie mam many za bardzo, ani nic takiego, wiecie. Nie wiadomo jakiego też nie mam. Ognista burza. Wydatek many. Bez sensu. Tracimy czas na tym. Dobra. O Boże. Najgorsze jest to, że teraz ten szaman będzie mi psuł życie. Kurde. No nie da się, do cholery jasnej, nie da się. Chodź tu. Masakra. Okej, kolejny poziom. Dobra. Mamy to. Niczego tu nie znajdę. Jak niczego tu nie znajdziesz, jak tutaj zabiłam przed chwilą kogoś? Nic tu nie ma. Nie wiem, nie wnikam. Ojeju, gulasz tekli. Na razie jeszcze trzymam te gulasze. Dobra, no tym to w ogóle nie ma co się leczyć. Dobra, wyleczę się na fulla, bo tam było aż dwóch szamanów. To nie będzie dobre. Coś czuję. Kurde, no przydałaby się jednak lepsza broń i lepsza zbroja. Co tutaj dużo mówić? Chodź tutaj, może broń wyciągniesz. Nie. Nie.
Dobra. W teorii nic się nie dzieje aktualnie. Nie wiem, dlaczego tamten szaman mnie nie zauważył. Chyba zostali... chyba ostatki już zostały. Dobra, dałam się trochę w kozi róg zapędzić. Dobra. Chyba wychodzimy już zaraz. Chyba się uda. Jeszcze po drugiej stronie tam przełęczy będą orkowie. Dobra, chyba już się udało. Możemy przechodzić na drugą stronę. O, no dzisiaj jeszcze naprawdę intensywnie bym powiedziała. Mamy to ładowanie. Rozdział 4. Polowanie na smoki. Okej, w teorii jest bezpiecznie. W teorii. W praktyce będą tutaj orkowie. Tego jestem akurat w 100% pewna. Już pierwszego tam gdzieś widziałam. Okej, skóra wilka. Jest mikstura. Tytoń jabłkowy. Skóra warga. Oskard. Broń, która niestety nam się nie przyda. Gdzie ona jest? Tutaj jest Oskard. Dosyć słaba brońka. Co prawda myślę, że dałoby radę ją zdobyć na samym początku. Z tego co pamiętam, sakiewka Diega jest tam na dole. Tam widzę orków. Niestety chyba aż trzech. Pewno widzę dwóch. Tu jest jeden. To nie powinien być kłopot. Dobra. Nawet chyba bez straty HP się udało. Będę tutaj często robiła zapisy gry, bo chcę to przeżyć. No i mam nadzieję, że będę w stanie tutaj normalnie znaleźć tą sakiewkę Diega, że jej nie pominę nigdzie. Chyba ona jest tam gdzieś przy tym jeziorku bliżej. Widzę kolejnego orka. Dobra, dwoje widzę. I jak będzie ich tylko dwoje, to będzie dobrze. Rozumiem, nie przejdziecie tędy. No, jasne. Tak to my nie dojdziemy do niczego. Tam jest jeszcze jeden. No chodź. To jest bardzo dobry sposób. Chodź tu. No. Dobra, na szczęście mi jakiejś wielkiej krzywdy nie robią. Nie ma czego plądrować. Oczywiście mówimy, że w małej grupie, prawda? Dobra, no tutaj chyba tej sakiewki nie ma. Ja niestety nie pamiętam, gdzie ona konkretnie jest, chociaż mi się coś widzi, że tam gdzieś przy tym. Dobra, chodź tu, cholero jedna. Dobra, nikt cię tutaj nie zapraszał do mnie. Niczego tu nie znajdę. Dobrze, że większość z nich coś ma przy sobie. Wypełniona skórzana torba. No to myślę, że mamy to, co chcieliśmy. Może nawet będzie podpisana. Sprawdźmy na szybko.
Wypełniona skórzana torba, stara skórzana torba Diego. Jestem ciekawa, czy mogę ją otworzyć, ale myślę, że nie będę tego próbować. A tu by się przydało zrobić zapis, bo gdzieś tutaj może być więcej orków, a ja w dużych grupach mimo wszystko mam z nimi kłopot. Już widzę nawet kolejnego. Kolejnych na pewno dwóch. Dobra, bo... Najlepiej jest mu nie dać podejść za blisko. To jest bardzo dobry sposób z tego, co widzę. Tylko podejrzewam, że się na elity trochę nie sprawdzi. Jeszcze na nie trzeba będzie sobie wypracować coś. No i dobra, i to jest chyba ten ork, którego już widziałam tutaj wcześniej kiedyś. Dobra. Pod tym względem broń dwuręczna jest naprawdę... Niczego tu nie znajdę. Dobra. No i dobra, już jesteśmy w tym miejscu, gdzie chciałam, żebyśmy byli. Oczyszczone okolice. Wydaje mi się, że już nic tutaj nie znajdziemy. Chociaż, kto wie... Tu coś mamy. Martwy łowca smoków. Tutaj chyba warto jest się akurat przejść, a nie od razu teleportować. Z tego, co pamiętam. Bo możemy spotkać kogoś po drodze. No, jak najbardziej. O, ale was tutaj dużo. Nie pamiętałam, że tutaj jest tyle ludzi. Nie musisz mi o, cześć. Kiepska sprawa. O, tak przy okazji. Mnie nie właściwie może być go tylko żal. Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwiem do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. Wiesz, co ci powiem? Nie wiem, coś tu się szykuje. Pierwszy raz widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garond i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. W końcu to była jego decyzja. Ode mnie nic. Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny. Potem pewnie się stąd ulodnię. Nikt nie chce tego. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. Czaję, Gordon. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Śmieszy mnie to, że ty już jesteś w sumie w Górniczej Dolinie. Nie żeby coś. Dobra, ogarnijmy. Masz coś do picia? Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. Nie, do diaska. Potrzebuję jakiegoś alkoholu, żeby pozbyć się tego cholernego bólu głowy. Kiedy przez pewien czas nie mam się czego napić, czuję, jakby łepetyna miała mi zaraz wybuchnąć. Proszę, weź to. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Oddaliśmy gin? To żadna tajemnica. Myślisz, tego mi było lepiej? Trzeba. No, musiałeś znowu jasno myślę. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie mów, że to nieprawda. Mnie mówili co innego. Nie wiem, a tak w ogóle, co tutaj robisz? Nie mam pojęcia, co tutaj robimy, ani żadna kiedy się to zacznie. To mnie i nie obchodzi dziwi. Mnie to. To było dopóki oczywiste. Mam coś do picia. I to jest. A czy wiesz, gdzie są smoki? A co będę z tego miał, jeśli ci powiem? Powinien był wiedzieć lepiej. Mnie mówili co innego. Wciąż mam butelkę ginu. Nie za dobry trunek gotów jestem walczyć ze wszystkimi smokami świata. To było wiadomo od dawna. Zgoda! Dawaj tę butelkę. Zachowam ją na deszczowy dzień. Sam tak mówiłem. Mnie mówili co. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Gdzie są te smoki? Oczywiście nie znam żadnych szczegółów, ale słyszałem, że są cztery smoki. W nocy nad najwyższą górą widzieliśmy czerwoną łunę. Nie chcę tego. Przysięgam na moją matkę. Jak szukasz smoka, to na pewno tam jakiegoś znajdziesz. Żadna wielka sprawa. Mnie mówili co innego. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to i owo. Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi, dam ci specjalną cenę. 300 sztuk złota. W końcu to była jego decyzja. Mnie mówili co innego. To dla mnie za drogo. Ode mnie to za drogo? Każdy inny na moim miejscu policzyłby sobie więcej. Przemyśl to. Okej, dobra.
Masz tu coś do picia. Oddam mu troszeczkę ginu jeszcze. Niech się napije, chłopak. Inaczej bym się do tego zabrał. Czuję się znacznie lepiej. Teraz mogę przenosić góry. I to, jest to cudownie. To chyba wszystko już wiemy. Dobra, z Gornem już gadałam. Hej. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Co tu robisz? To naprawdę najgłupsze pytanie, jakie od dawna słyszałem. A na co to wygląda? No właśnie nie wiem. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Możemy go sprowokować. Nie mam. Nie potrafię się domyślić po twojej idiotycznej minie. Dlatego musiałem zapytać. Za dużo gadasz jak na mój gust. Pora, żeby ktoś cię uciszył. Nie można na tym polegać. Skąd ty to znowu masz? Okej, bijesz dosyć solidnie. Pokaż mu! Nie przestawaj! Który wygra? Nie mam pojęcia. Pokaż mu! Pokaż mu! Trzymaj! Zabij z siebie wszystko! Chciałabym jakiegoś kryta zasadzić. Aj! Niedobrze. Pokazałeś mu! Nie wiem, czy zrobiłam zapis. Chryste. Nawet dobrze się zapowiadało. Inaczej bym się do tego zabrał. Dobra, z Hokurnem. Rozumiem. Okej, dobra. Masz. Słyszę o tym po raz pierwszy. Naprawdę wierzysz? Nie wiem, jeszcze z Gornem gadałam w takim razie, czy nie? Masakra. Dobra, co tu robisz? To wiemy oczywiście. Gdzie są smoki? Masz Jean. Smoki, to wiemy, że są cztery. Mógłby mnie nauczyć, ale chcę za drogo. I tyle. Gorn już był. Dobra, to z Biffem może za chwilę ogarniemy. Hej, podejdź tu. Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Bez odpowiedniego ekwipunku nie dasz tam sobie rady. Rozumiem, że ty posiadasz właściwy ekwipunek. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. Mnie mówi, czy sprzedajesz również informacje? To zależy. Za odpowiednią cenę powiem ci wszystko, co wiem. Ile chcesz za informacje? Sam nie wiem. 50 sztuk złota za każdą udzieloną ci informację wydaje mi się rozsądną ceną. To było oczywiste. Okej, ty sobie bażartujesz. Nie mów, że to nie tak. Co możesz mi zaoferować? O Boże, naprawdę. Chociaż wytrychy sobie zabiorę wszystkie. Dobra, zrobimy save'a i może zapytamy. Zobaczymy, jakie on ma w ogóle informacje i jakiego typu. Że ja mam lepiej. Potrzebuję informacji. 50 sztuk złota! To było. Proszę, a teraz powiedz mi... O orkach zamku, o smokach. Nie potrzebuję tego. Wiesz co? Proszę bardzo! Dziękuję bardzo. To wszystko nie wiem, ty mi powiedz. Tu jest jeszcze Godar i jeszcze tam niżej ktoś jest. Myślałam, że coś więcej dzisiaj zrobimy. Co? Dzieci niełatwa kradzież, może być. Skąd pochodzisz? Mnie pochodzimy z miasta. Mhm. Jesteście plotki. Bandytami. Ostrożnie, żebyś się nie zadławił. Naprawdę w to wierzysz? Spokojnie, nie doniosę na ciebie. Mam nadzieję, dla twojego własnego dobra. Inaczej zginiesz. Na luzie, gościu. Mój problem. Co tutaj robisz? Słyszeliśmy o polowaniu na smoki, więc spakowaliśmy nasz dobytek i czym prędzej tu przybyliśmy. Ale jeśli mam być szczery, to smoki nic mnie nie obchodzą. Chcę tylko zarobić. Smoki mają złoto. Prawda? Z pewnością. Co wiesz na temat smoków? Znam jedynie bajki opowiadane dzieciom. Wiesz, dziewice, złoto, zianie ogniem, te sprawy. Dokąd zamierzasz się teraz udać? Nie mam pojęcia. Ciągle się jeszcze zastanawiamy. Mógłbyś udać się do zamku? Za nic w świecie. Nie do paladynów. Nie zamierzam wylądować z powrotem w więzieniu. Już raz tam byłem i wystarczy. Inaczej bym A się co do tego z orkami? Cały zamek jest otoczony. Próba przedarcia się to szaleństwo.
Wdaj się w walkę, a już po tobie. Nikt się tam nie przedostanie. Doprawdy? Na szczęście mamy teleport. Coś się w końcu zmieni. Za co siedziałeś w więzieniu? Zostałem aresztowany za kłusownictwo. Za 2 nędzne króliki. Dostałem za to 10 lat. I to wszystko? No nie. Broniłem się, kiedy mnie schwytali. Na to nie wpadł. I? Nic na to nie mogłem poradzić. Ten facet się potknął i sam skręcił sobie kark. Naprawdę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Brzmi znajomo. Rozumiesz, o czym mówię. Te bogate świnie nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak jesteśmy traktowani. W ogóle się tym nie przejmują. Myślisz, że ja mam Możesz mnie nauczyć polować? Zwierzę to znacznie więcej niż tylko mięso. Jeśli sprzedasz jego skórę lub pazury, nie wiesz. Możesz na tym sporo zarobić. Już się nie mogę doczekać, aż dorwę jakiegoś smoka. To było oczywiste. Pokaż mi, jak się patroszy smoka. Żebyś mógł zgarnąć całą kasę dla siebie, co? Nic mnie już No dobrze, ale to cię będzie kosztowało 1000 sztuk złota. Nie potrzebujemy. Tylko plotki. Ta wiedza nie jest dla mnie tyle warta. Bardzo proszę. Pokaż mi, jak należy polować ich ludzi. Okej, tego jakoś też bardzo nie potrzebuję. Ten beef nam tylko teraz został. Ja bym mu chciała dokopać. Tylko może miałabym większe szanse, jakbym miała chociaż full HP. To myślę, że byłoby lepiej wtedy. Możemy spróbować, co nam szkodzi. Hej! To już co, przeklikamy to. Nie musisz mi tego. Nie potrafię się domyślić. Za dużo No to chodź. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Sam tak mi dobrze. Ode mnie tego nie uznam. Wreszcie coś się dzieje. Zobaczymy, jak sobie radzi. Nie przestawaj! Zabij z siebie wszystko! Zabij z siebie wszystko! Dobra. Zabij z siebie wszystko! Zabij z siebie wszystko! Kurde, gdzie mam kryta jakiegokolwiek? Wal! Nie przestawaj! Wal! Serio? No wal! To będzie dla niego nauczka. Dobra, zanim go okradnę, to się zapiszemy. Miał sporo mikstur. Trzymam się od tego z daleka. Och, sporo mnie wyklepał, trzeba przyznać. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Leczenie ciężkich ran. Na szczęście mam, tylko nie mam tyle many. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Zobaczymy jedzie. Następnym razem. Nie wiem już, w co wierzyć. Już myślałam, że nie mogę z nim gadać. Masz całkiem niezły cios. Czego chcesz ode mnie? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Tego jest więcej. Co chcesz znaleźć tu, w Górniczej Dolinie? Złoto i sławę. A co innego? Kiedy uporam się ze smokiem, będę się tarzał w złocie. Będę go miał tyle, że resztę życia spędzę w gospodach i zamtuzach. I to jest cudownie. Tak, albo zginiesz. No to co? To nieuniknione. Jeśli chcesz być bogaty, musisz trochę zaryzykować. Trudno mi w to uwierzyć. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? Czemu nie? Ile płacisz? To było oczywiste. To się nigdy nie... Dostaniesz połowę łupów. To brzmi nieźle. To było oczywiste. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mnie oszukać, bo pożałujesz. Ciągle to I jeszcze jedno. Nie chcę żadnej broni ani innego złomu, który pozbierasz. Biorę tylko złoto, jasne? Trzymam się. Dobra, czyli ty jesteś moim towarzyszem teraz? Było dokładnie tak, jak mówisz. Tylko, że ty nie masz HP w ogóle. Sam tak mówiłem. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne. Nie zasłużył. Nie zaszkodzi. Trzeba po prostu. Dam ci później. Tylko nie zapomnij. Dobra, wiesz co, bo na razie... Sądzę, że tutaj... Jak chcesz. Okej, mogę go brać za każdym razem? Tak. Dobra, to akurat okej.
Nikt nie chce wiedzieć. Dobra, to jest 9 średnie rany. Ja wzięłam chyba ciężkie. Tym po raz pierwszy. Czy nie? Co ja sobie podpięłam? Nikt nie chce tego słuchać. Nie, średnich. Nie mam ciężkich? Mówią, mam ciężkie. Pod 9. Ciągle to samo. Dobra, o to mi chodziło. To co, jeszcze chyba nam została jedna osoba do pogadania i możemy ruszać. Nikt nie chce tego słuchać. Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Tu się aż roi od orków i przeróżnych potworów. Serio? Nie wspominając już o smokach. Wcześniej czy później potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Nie mogę, gościu. Nie można na tym polegać. Widziałeś już kiedyś smoka? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie, ale te bestie nie mogą się wiecznie ukrywać. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Czy to ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków, którzy mówiliby nam, co mamy robić. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie jakiegoś orka. Albo w brzuchu smoka. A, więc chcesz zabijać smoki? Mądrala, sądzisz, że to takie łatwe? Pewnie myślisz, że taka bestia usiądzie sobie cichutko i zaczeka, aż obetniesz jej głowę. Zabijanie smoków wymaga ogromnego doświadczenia i zdolności planowania. Rozumiem. A jak dokładnie przebiega takie polowanie? Najpierw musimy znaleźć smoki. Dopiero gdy wiemy, gdzie się znajdują, możemy zastanowić się nad najlepszymi metodami ataku. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie można. Jak zamierzasz przejść obok orków? Takimi szczegółami będziemy się zajmować później. Aha, to cudownie. Tego jest więcej, wiesz? Ty pewnie nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. Mam swoje zdanie na ten temat. Czy chcesz, żebym ci przyłożył w tę twoją kretyńską buźkę? O kurde. On ma mistrza w broni jednoręcznej. Załatw go! Jak go będę tak oklep... No nie możesz tego wszystkiego bronić, to jest niemożliwe. Nie przestawaj! Daj z siebie wszystko! Masakra. Nie przestawaj! Nie przestawaj! Dobra, jest trochę silny nawet. Załatw go! Nie wiem, czy mu jeszcze żaden kryt nie wszedł, czy ja po prostu... Pokazałeś mu, kto tu rządzi! Nie wiem, ale klepiemy tych ludzi i nie wiem, czy to dobrze. Kiepski miecz. Naprawdę? Z czymś takim chodzisz, typie? Czy to w ogóle... Dużo by mnie to kosztowało. Jak ty chcesz w ogóle żyć z tym? Było dokładnie tak, jak mówisz. Jezus, klepie tych ludzi i ostatecznie poumierają. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze, wygrałeś. Ciągle czego ode mnie chcesz? Możemy jedynie przeczekać. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Mogę ci dać dobrą radę. I to w dodatku za darmo. Nie trzeba. Niepotrzebny nam tutaj mięczak, mdlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Idź do domu. Nie może tak dalej być. To jest robota dla prawdziwych mężczyzn. Ty jesteś chyba jakiś upośledzony. Nie wiem, nie wnikam. Dobra, tak szczerze, to chyba możemy się już teleportować, wydaje mi się. To możemy wszystko poodpinać, bo nam to teraz się nie przyda. Do zamku nam się przyda i do przełęczy w Górniczej Dolinie. I możemy tam ruszać w sumie. Bo dlaczego by nie? Do zamku. Dobra, tu widzę, że nic się kompletnie nie dzieje. Wydawało mi się, że ten teleport nas gdzie indziej przeniesie, ale może być i tutaj. Mamy też tutaj nowych ludzi, widzę. I będziemy mieli też nowe zadania z tego, co kojarzę.
Ale myślę, że podstawą jeszcze dzisiaj, żeby w dzisiejszym odcinku ogarnąć, jest pójście do Garonda i dowiedzenie się, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Jest Angar, bo już widzę. Trudno mi w to uwierzyć. No, ale najpierw... Najpierw Garond. To jest najważniejsza aktualnie rzecz. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli siebie i swoich kumpli, łowców smoków, tak? Możecie nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. No ale co ja ci mam na to poradzić? Nie możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Oryk, powie ci o wszystkim. Ciągle to samo. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, czyli to jest wszystko, co się dowiem chwilowo. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Czy mogę jakoś pomóc? Wydaje mi się, że uczyniliśmy już wszystko, co było można. Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Chcesz nam pomóc, prawda? Więc masz okazję. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia. Na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Dobra, moi drodzy... Wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć odcinek w tym miejscu, żeby go nie przedłużać i w kolejnym pozbieramy sobie tutaj zadania, bo kurczę, jest tego dosyć dużo i to nie jest tylko i wyłącznie zadanie główne polegające na pokonaniu wszystkich smoków, o których wiemy, ale również no inni nam tutaj zlecają jakieś questy i trzeba je po prostu poprzeglądać, powypytywać i porobić. Także zakończymy na dzisiaj, żeby już nie przedłużać. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!